Próbki w ilościach około 8 sztuk zostały dostarczone z oddziału pocztowego pierwszego w Warszawie. Trafiły do nas do laboratorium. Pod kątem badań na obecność m.in. substancji psychoaktywnych, środków zastępczych i prekursorów. W wyniku badań w składzie próbek stwierdziliśmy obecność substancji potocznie zwanej glicydat BMK. Jest to substancja, która jest wykorzystywana do produkcji BMK czystego, który stanowi prekursor kategorii pierwszej, wykorzystywany w produkcji amfetaminy. Viagra, lek, jest produkowany pod stałą kontrolą. Są jakieś tam wymagania odnośnie produkcji wyrobów medycznych, czy tam leków. O tyle, jeżeli to jest jakaś podróbka, nie wiemy dokładnie, w jakim stężeniu jest ta substancja aktywna. Normalnie w Viagrze jest określona zawartość tej substancji czynnej. Tam oni deklarują, że to jest około 100 mg. W takiej podróbce możemy mieć zawartość na przykład wyższą, która może na przykład spowodować śmierć. Butramina jest pochodną amfetaminy i jest to substancja, która była stosowana w preparatach na odchudzanie. Były i są nadal dostępne leki zawierające sibutraminę, ale tam jest ściśle określona dawka i to jest lek przepisywany na receptę. A w tych preparatach chińskich właśnie nie było żadnej kontroli produkcyjnej, zawartości tej sibutraminy znacznie przewyższały te dopuszczalne takie dawki, które człowiek mógłby zażywać. No i właśnie zdarzały się w Polsce i nie tylko w Polsce zgony. Narkotyki, no to w takich opakowaniach to bardzo rzadko oryginalnych do nas trafiają, bo one są z reguły właśnie oryginalnie zapakowane. Tu są nawet widać te resztki tych takich zabezpieczeń. Tylko, że one zawierają substancje, na przykład sterydowe, środki, które można zaklasyfikować do dopalaczy, tak zwane te środki zastępcze dopalacze, o których jest mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Pod kątem zawartości nikru, dlatego że ta biżuteria też ma za zadanie nie uczulać, bo kontakt z ciałem jest bezpośredni i długotrwały. W związku z tym, żeby to było bezpieczne, to nie może zawierać pierwiastków ciężkich, m.in. nikru. Nikiel jest najbardziej uczulającym pierwiastkiem. Stąd jest najwięcej alergii kontaktowych, tak zwanych.